Dzień dobry Państwu, Szczeciński Holender. Jestem na placu Orła Białego, który to do niedawna był rynkiem miejskim, ale dzisiaj zamienił się znowu w parking Orła Białego. Wszystko ma miejsce pod czujnym okiem Straży Miejskiej oraz Policji. Panowie strażnicy powiedzieli mi, że oni mogą. Teatr Polski może, bo jest z obsługi sceny. Także proszę Państwa, w Polsce to polega na tym, że jak ktoś obsługuje scenę, to musi samochodem podjechać pod samą scenę. No i może niszczyć rynek. No a sam strajk przebiega w miłej chyba atmosferze. Młodzież nie poszła do szkoły. Tak licznie, bo ja nie wiem, co tu biega, bo tyle ludzi tam Platforma Białego dawno nie widział, szanowni państwo. Będziesz na Facebooku teraz. Teraz? A, że live? No. A ty będziesz na Szczecińskim Holendrze w takim razie. Pozdrawiam Szczecińskiego Holendra. Nie ma koali na martwej planecie. Zrobię tutaj małą kryptoreklamę, tutaj moim kolegom. Lokalny biznes szczeciński, koala, kombucha, proszę Państwa. Bardzo dobry napój, naprawdę bardzo dobry, polecam. Oto on. A tu jest, proszę Państwa, vegan challenge. Ja na przykład na co dzień jem mięso tylko dwa razy w tygodniu. To w sumie właściwie podjąłem ten vegan challenge już, nie? No, co nie? Właśnie. A mogę spróbować tego wege ciasta? Wspaniale. A ono jest wege dlaczego? Ponieważ nie daliśmy tutaj ani mleka, ani jajek. Znaczy mleko roślinne jest. Sojowe. Okej. Jeszcze było na mleku kokosowym, ale jedzenie, że tak powiem, nam... No, okej. Okay. A, dobre. No. Ale proszę Państwa, warto ograniczać mięso. Nie tylko dla planety. Po to, żeby być szczupłym po prostu. Dokładnie. I co to jest za stoisko tutaj teraz? To jest stoisko Extinction Rebellion Szczecin. Okay. I tutaj robimy stempelki z logo Extinction Rebellion. Mm-hmm. Na koszulkach. Na koszulkach, okej. Okay. A na gołych klatach też? Na dowolnej części garderoby, niekoniecznie ciała. Okej, okay, dobra. Extinction Rebellion to jest ruch międzynarodowy. Jego taką podstawą jest obywatelskie nieposłuszeństwo. A teraz proszę Państwa, sprawdzę swoją wiedzę. Losuję tutaj, tak? Aha. Dobra, losuję. Z maszyny losującej. Im więcej CO2, tym lepiej dla roślin. A, to jest triki. Akurat, nie? To jest ciekawe. Ogólnie chyba tak, ale tak jak się przesadzi, to nie. Co nie? Jak to jest? Jak to jest? Czym rośliny, czym rośliny oddychają? CO2, nie? Chyba trochę. Tak, ale mam pan rację pod tym względem, że w takiej umiarkowanej ilości jest to jak najbardziej okej, okay, ale im więcej tego jest, tym możemy przesadzić ogólnie no właśnie. Do całej planety. Tak. Czyli to nie było prawda po fałszu, ale i tak pan dobrze odpowiedział. Tak. Ostatnie pytanie, proszę. Wygrywa pan naklejkę. Jeee, dzięki. A ty już swoją dostałeś, więc spoko. Okej, dzięki.